Liza, stresujesz się? Oczywiście, że tak. Wiecie, stresuję się tym bardziej, że jestem żoną. Widzę wszystko, jak się przygotowuje mój mąż, że trenuje 2 razy dziennie, że przelewa pot i łzy na macie. O, tu jego trener. Przelewa pot i łzy na macie. Jest przede wszystkim bardzo zmotywowany, ma ogromną determinację, ma ogromną siłę ducha walki i podziwiam go za to, że przychodzi do domu i jest cudownym partnerem i kochającym ojcem. Więc stresuję się podwójnie, bo wszystko widzę. Ja jestem jeszcze taką osobą, że nie potrafię po prostu na spokojnie wszystko przyjąć. Wszystko ze mnie wychodzi, więc niekoniecznie jestem osobą, która pomaga Pawłowi. No ja widzę, jesteś podekscytowana teraz w ogóle bardzo. Tak, ja wtedy wpadam w słowotok, dużo mówię, bardzo mocno się kręcę i jest ze mną źle i Paweł mówi: Boże, Liza, proszę Cię, uspokój się, bo ja wtedy jestem niespokojny, ale nie potrafię, dlatego oczywiście, że jest ogromny stres. Podziwiam te kobiety, partnerki, mężów, którzy trenują, którzy walczą, że za ich taki stoicki spokój. Chciałabym go mieć. A jak typujesz? Jak ta walka będzie wyglądała? A jak myślisz? Ja zwycięstwo to ja rozumiem, że jakby po stronie Pawła. Natomiast jak typujesz, jak ona będzie wyglądała w sensie, czy się skończy w pierwszej rundzie, czy w drugiej, czy w trzeciej, czy obydwaj dotrwają do końca? Znaczy, mam nadzieję, że skończy się szybko oczywiście, bo nie wiem, czy zdołam wytrzymać do drugiej rundy, bo naprawdę boję się o to, jak zareaguję na ten stres, na te emocje, na to wszystko. Więc mam nadzieję, że skończy się szybko, że skończy się w pierwszej rundzie, że skończy się przez knockout, że dostanie za to wszystko, co powiedział przykrego, dostatecznie dobrze. A co tak najbardziej Cię zabolało z tych rzeczy, które słyszałaś, które czytałaś, te hejty, które się wylewały tam? Wiesz co, przede wszystkim te przykre słowa i przede wszystkim jakieś teorie, które w ogóle o nich nie miał w ogóle zielonego pojęcia, jakieś wyssane z palca rzeczy. Nie, no ale tam dużo takich rzeczy było. Tak, jakieś epitety, wiesz, to były po prostu niepotrzebne. A tak najbardziej, co Cię zabolało? No bo jest coś takiego, co jest... całokształt tych ataków po prostu na mojego męża. Mój mąż naprawdę przede wszystkim jest dobrym człowiekiem. On naprawdę na nikogo nie wyzywa, nikogo by nie skrzywdził, nikomu nie powiedział źle. Jeżeli nikt mu nie zajdzie po skórę, to ja jestem zawsze tą złą osobą, on jest zawsze tym dobrym, jeśli chodzi o naszą parę. Także on jest naprawdę dobrym człowiekiem i nikomu nigdy by nic nie powiedział, gdyby nie to, że on po prostu go zaatakował. Niepotrzebnie teraz po prostu jakieś robi... Takie koperkowe afery. Ale może to wiesz, może to miało tak wyglądać, bo to jest show. Oni muszą sobie poskakać jak koguty, wiesz, w klatce, żeby nakręcić całą atmosferę, żeby później wyjść na ring i te emocje, wiesz, gdzieś tam wybuchły, nie? Oczywiście, ja zdaję sobie sprawę, że teraz takie afery są najbardziej takie sprzedajne. No tak, ale, to jest show. No ale z drugiej strony mój mąż już walczy zawodowo. Mój mąż jakby wolałby teraz toczyć same walki zawodowe, więc tak naprawdę no taka najmian to jest taka odskocznia od tego wszystkiego. No zobaczymy, tak, to jest sport. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Wiemy, mamo, że się wszystko zdarzyć. To prawda. Tak, trzymam oczywiście za niego kciuki, kibicuję mu, jestem najwierniejszą fanką, jak widzicie. Więc trzymamy kciuki, wszyscy krzyczymy głośno: Trypson musi dać radę. Ja to już nie śpię po nocach, jestem mega zestresowana, ale taka już ze mnie kobieta emocjonalna. To teraz jeszcze Cię muszę zapytać o Twój komentarz, który Red jakby tam podkręcił. Wyszłabyś do klatki się bić z kimkolwiek, nie mówię teraz z żoną Marcina, tylko w ogóle. Chciałabyś spróbować swoich sił? Wiesz co, wydaje mi się, że to przede wszystkim bym się bardzo dobrze wyżyła, jakbym chodziła na takie treningi. Wiesz, zawsze no, szkoda trening, mi było treningiem, tipsu. Wiesz, ale to nie jest stres. Zawsze mi było szkoda paznokci na te treningi, bo Paweł zawsze chciał mnie zabierać. Patrzcie na to. Tak, zawsze chciał mnie ale zabierać. Ale może ładnie by było szkoda. Drapać, wiesz, tam. A możliwe, ale to nie, no jest takie zabronione trochę, wiesz, no jakieś tak, drapanie, no tak. Jakieś, wiesz, zmieszanie, ciągnięcie. Podrapać to nie, możesz Pawła po plecach. Oczywiście, nie, świruję, ale to wyzwanie, wiesz, jestem wojowniczką, ja okay. Jestem fajterką, całe życie, wiesz, zabiłabym za męża i za dzieci, więc oczywiście, że tak, jestem lwicą, jestem kobietą, która nie da powiedzieć nic na moją rodzinę, więc... Za to z pewnością, ale czy walki, wiesz, no zostawiam to póki co mojemu mężowi, ja się tam nigdy nie pchałam i jakby nigdy nawet, no nie miałam takiej propozycji, jakby się ciekawa pojawiła. Słuchajcie, co Eliza mówi. Może bym się zastanowiła, ale tak poważnie, no to chyba zostawię to mojemu mężowi, oczywiście, no, zażartowałam sobie i Red też chyba o tym wie.